Siemaneczko! Dzisiaj robimy Study with Me, zgodne z tym, czego Was uczę, czyli będą przerwy, rozgrzewki, pomodoro, wszystko na cacy. Nie przedłużam, tylko uczymy się. Dobra, na początek zrobimy sobie rozgrzewkę mózgu. Tylko powiem jeszcze, że zawsze przed nauką kładę obok siebie jakąkolwiek kartkę, planer i zapisuję podczas nauki, kiedy się dekoncentruję, co mi wpadło do głowy. Na przykład, że mam podlać kwiatki. Nie robię tego od razu, nie wstaję od biurka, tylko zapisuję to, wyciągam ze swojej głowy na papier, no i później do tego wracam. A teraz zacznijmy od rozgrzewki. Pierwszą rozgrzewką, jaką chcę Wam pokazać, to jest rozgrzewka z alfabetem i to jest zdecydowanie mój i Wasz faworyt i sprawdza się u największej liczby osób, co nie jest powiedziane, że sprawdzi się u każdego, dlatego też będą dzisiaj inne rozgrzewki. Ta rozgrzewka synchronizuje półkule mózgowe i po jej wykonaniu ma się wrażenie takiej większej otwartości, większej zrozumiałości, lepszej koncentracji i skupienia. I to działa. Jest prześmieszna, bo zapisałam sobie właśnie cały alfabet w rzędach, napisałam pod każdą literką alfabetu L, T lub O i te literki odpowiadają lewej ręce, prawej ręce i obu rękom. I będę je teraz podnosić, czytając ten alfabet. I po przeczytaniu 3 razy takiego alfabetu od razu przechodzę do nauki, bo to pozwoli mi właśnie lepiej się na niej skupić. Uwaga! Zaczynam śmieszne rzeczy. Aha, i podczas robienia tego ćwiczenia można też sobie zadawać pytania w głowie i na nie szybko odpowiadać. To też wzmacnia pracę mózgu, ewentualnie ktoś może Wam zadawać pytania. I to mogą być bardzo proste pytania w stylu, w jakim kolorze jest słońce. To nie jest takie proste pytanie. W jakim kolorze jest trawa? Tak, dobra, zaczynajmy. Ośmieszanie się. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. No. I tak możecie to powtórzyć 3 razy, albo ile będziecie mieli tylko ochotę się tak zabawiać. Można też bawić się całym ciałem i unosić się na palcach albo podskakiwać. Miłej rozgrzewki!
I teraz zrobimy sobie 5 minut przerwy. Ja włączam timer. Sama jestem zaskoczona, że siedzę na macie, ale uważam, że aktualnie w tej sytuacji najlepszym, co możemy dla siebie zrobić, jest podczas przerwy troszeczkę się poruszać, otworzyć biodra, rozciągnąć te mięśnie, które siedzą cały czas, które są takie zastane podczas nauki. Tak, podczas przerwy można się też pobawić z psem, który będzie mnie teraz zaczepiał, widzę. Dokładnie. Nie jestem zwolenniczką tego, żeby podczas przerwy sięgać do telefonu, bo wtedy zanurzamy się w tych informacjach, często negatywnych, które pogarszają nam nastrój i trudniej nam zacząć się na nowo uczyć. Poza tym to są właśnie kolejne informacje dla mózgu, a my chcemy, żeby on podczas przerwy odpoczął. Więc ja teraz przejdę do moich ćwiczeń, ale pamiętajcie, że ja jestem tylko tłem dla Was. Możecie podczas przerwy robić cokolwiek i też nie jestem żadną instruktorką jogi, więc będę robiła to, co mi daje ulgę, a jeżeli macie ochotę znaleźć dla siebie jakieś ćwiczenia rozciągające, to polecam poszukać czegoś na otwarcie bioder, na przykład od Gosi Mostowskiej. Ja bardzo lubię jej nagrania i w sumie z nią się wiele uczyłam, ale to, co ja tutaj teraz sobie będę robiła, to tak jak mówię, jest tylko tło dla Was, a nie żadna lekcja. Wy możecie podczas przerwy robić różne rzeczy. Możecie zaparzyć sobie herbatę, możecie zrobić sobie coś do jedzenia. Właściwie mam cały film o tym, co robić podczas przerw. Jest o tym też, co właściwie nam dają przerwy, jak często je robić, jak dopasować przerwy do swojego systemu uczenia się. O matko, ale to mi daje ulgę. Wow, lubię to ćwiczenie. Więc odsyłam Was do tego filmiku na kanale. Widzę, że Mija bawi się zabawką. Uwielbiam się tak rozciągać. Teraz zrobimy sobie takie 5-minutowe przerwy, a po zakończeniu tego filmiku, tego nagrania, możecie zrobić sobie taką 15, 20, 30-minutową przerwę, przespać się, zdrzemnąć właściwie. Możecie pójść na spacer, to też będzie dobre dla efektywności uczenia się, bo ruch ma wpływ na naszą koncentrację, na to, jak zapamiętujemy informacje. Są na ten temat badania i też będę robiła na ten temat nagranie. Także możecie się przejść na spacer, zjeść coś większego, jakiś obiad. Opla. Prawda? Ale teraz robimy 5-minutowe przerwy tylko po to, żeby na chwilę odciągnąć swój mózg od nauki i zaraz do niej wrócić. Nie, jest niezła. Zawsze jak siadam na macie, to zaczyna wokół mnie biegać. Nie myślcie o tych 5-minutowych przerwach jak o marnowaniu czasu, bo one właśnie zwiększają Waszą efektywność i dlatego, że nie sięgacie w tym czasie do telefonu, nie rozpraszacie się za bardzo, to pomagają Wam zamiast szkodzić. Ile mi jeszcze zabawek przyniesiesz w te 5 minut? Sekund zostało. Będziemy kończyć. Powoli się zbierać do nauki. Hmm.
I zaczniemy od rozgrzewki. Po przerwie siadamy do nauki i od razu możemy zrobić sobie krótką rozgrzewkę, znowu 3-5 razy przeczytać alfabet, poruszać się troszeczkę i od razu przejść do nauki.
mamy znowu 5 minut przerwy. Znowu Mija przyjdzie nam potowarzyszyć, prawda? I pamiętajcie, że ja tutaj jestem tylko jako tło. A wy robicie sobie na co tylko macie ochotę. Ja wzięłam sobie taki masażer do głowy, bo pomyślałam, że to może być fajne podczas przerwy się nim pomasować. Ty byś też chciała? Można ciebie całą tym masować, maleńka. I to wy decydujecie o tym, jak spędzacie przerwę, tylko nie polecam za bardzo sięgać do telefonu, bo te przerwy są elementem waszej efektywności i to dzięki nim macie właśnie efektywniej i lepiej się uczyć. Widzę, że Mija właśnie szuka zabawki. Jak ja tylko siądę na macie, to ona od razu się interesuje tym, co można by tutaj zrobić. Tak więc, tak jak mówiłam wcześniej, możecie sobie coś przekąsić. O, Mija na przykład przyniosła swoją przekąskę. Możecie zjeść coś, możecie się czegoś napić, trochę porozciągać. Ja lubię też podczas przerwy masować sobie kark, bo on się bardzo lubi zastać. I odkryłam kiedyś taki patent, w którym wkłada się kciuk tutaj w głębienie z tyłu w taką dziurkę i to daje taką ulgę i relaksację. Jest bardzo przyjemne. Mija postanowiła zjeść z nami posiłek. Także możecie sobie rozmasować tutaj mięśnie. Może z czasem to jest coraz większy problem dla mnie. Są takie zastane. A po zakończeniu tego nagrania możecie zrobić sobie dłuższą przerwę. Nie bójcie się tych przerw, one naprawdę poprawiają to, jak się uczycie, a nie pogarszają. Coś mi jeszcze przyniosłaś? Możecie się też pobawić z psem. To nie jest żadne marnowanie czasu, tylko celowe działanie. Żeby być bardziej efektywnym, żeby mieć lepsze wyniki w nauce. Badania to udowadniają, że właśnie robienie takich przerw sprzyja zapamiętywaniu, bo dla mózgu to nie jest taki ciąg zbieranych informacji, a jednak podzielone to jest na fragmenty. Mózg może odpocząć. O, widzę, że Mija też jogę ćwiczy teraz. I to wam tylko pomaga, nie jest marnowaniem czasu. Co, kochanie? Daj łapeczkę. No daj. Siad. Daj łapkę. A drugą? O, daj drugą. Drugą. Bardzo ładnie. Zostało 20 sekund do końca przerwy, także za chwilę zabieramy się za naukę. Nie wydłużajcie za bardzo tych przerw, szczególnie tych 5-minutowych. Życzę wam miłej rozgrzewki i powodzenia z nauką.
Dobra, teraz powinna skończyć się Twoja przerwa i możesz znowu zrobić sobie kilka minut rozgrzewki, powtórzyć parę razy alfabet przed dalszą nauką i zapraszam Cię do biurka, wracaj już, bo to czas, żeby się dalej uczyć.
Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wspólną sesję nauki. Pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał, bo mówię na nim o tym, jak uczyć się sprawnie i efektywnie, co może Ci pomóc w przyszłości w nauce. No i widzimy się na następnej sesji nauki. Może znowu włączysz sobie to nagranie. Pamiętaj, że masz piękny mózg. Do zobaczenia. Pa, pa.